Kolejny druk. Projekt uchwały według druku nr 1407. Zgodnie z paragrafem 34 Urzędu Administracji Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1407 minutowych zgłaszania autorów uchwały, a ten zgłaszania uchwały wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Zmiana uchwały nr 80/1057 przez Dzień Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz próby i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie gminy miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina miejska Kraków. Projekt prezydenta miasta Krakowa z druku nr 1407 w trybie jednego czytania referuje pani Anna Kordoliasińska. Przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rada. Zmiana tej uchwały wynika z dostosowania regulacji uchwał do obowiązujących przepisów. Z dniem 1 września zmieniają się regulacje ustawy o systemie oświaty dotyczące szkół niesamorządowych, między innymi w zakresie ich dotowania, obliczania kosztów bieżących. Do kosztu bieżącego utrzymania dziecka w przedszkolu czy w szkole nie wlicza się wkład ponoszony przez rodzica i to jest jedna zmiana, która jest ujęta w tej uchwale. Druga zmiana dotyczy możliwości organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka również w niepublicznych punktach przedszkolnych. Do tej pory to wczesne wspomaganie mogło być organizowane jedynie w przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz w punktach przedszkolnych, ale jedynie publicznych prowadzonych również przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 statutu miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowania odbędzie się w drodze głosowań. Chciałbym tutaj tylko przypomnieć, że do wszystkich tych grup w sposób jest dla pan opinia Komisji Edukacji Ludowej.